Witam was bardzo serdecznie w kolejnym wyzwaniu z naleśnikami. Będziemy tworzyć naleśniki wraz z Kingą. Kinga jest u mnie pierwszy raz na kanale. Może ostatni, może nie wiadomo. Ale była w Warszawie, więc stwierdziliśmy, że coś po prostu nagramy. Kinga, jeśli ją nie znacie, jest chyba pierwsza w Polsce w ogóle na musicali, tak? Najlepszy robi te wszystkie, wiesz, te takie śmieszne rzeczy. Wiem, że lubicie musicali. Ty, ale jakie to jest fajne! Ale no, ma dużo ludzi, nie lubi na YouTubie. Ale jest bardzo miła dziewczyna, więc możecie dla niej od razu zostawić łapkę w górę. Jak będzie dużo, to jeszcze coś koniecznie nagramy. Może nawet jak ja próbuję robić jakieś musicali, będę robił z ciebie debila. Będzie śmiesznie. Może nie aż takiego. No nie wiem, myślę, że trochę. No i dzisiaj mamy 4 różnych emoji, którymi będziemy walczyć między sobą. Mamy różne kolory, przygotowaliśmy. Pewnie widzieliście na snapie, jak szykujemy właśnie te kolory. I tutaj mamy specjalnie dla was na dzisiejszy odcinek naleśnikarkę, którą wynająłem specjalnie na odcinek, więc będziemy mogli robić super fajne naleśniki, które się nie przypalą, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście więcej takich challenge'owych filmów dajcie znać i dajcie znać też, kto wygrał według was pod koniec, jak już będziecie mieli wszystkie... Nie, nie można tak. Dobra, to co, działamy? Już tak. Ludzie pewnie czekają zobaczyć. To zaczynamy od emoji. Tym razem nie robimy tych samych, żeby było trochę pomieszane, więc dajcie znać, czy też lepiej, tak? Ja będę robił emoji z twarzą pieniążkową, taka, że o, pieniążki są fajne, a Kinga będzie robiła emoji właśnie z serduszkami w oczach. Miłość jest fajna. Więc tak jakby to, co jest ważne dla kobiety i to, co jest ważne dla faceta. Tak w sumie troszeczkę. Kinga oczywiście będzie jako pierwsza, może działać. Zaczynamy od buźki. Dobra. Żeby była ciemniejsza. Okej, okay. Taka uśmiechnięta. Wow! A zawsze byłam ciekawa, jak robił takie naleśniki właśnie na kolorowe? Tak. To teraz... Teraz serduszka? Tak, tak. Wszystko widać oczywiście na drugiej kamerze. O, dobre serduszka. Wyćwiczone. No, serio. Akurat dobrze ci to wyszło. Ty, będę miał konkurencję. Ja myślałem, że tu łatwo będzie. Ale ciepło mi w rękę, ojej. Gorące to jest strasznie. Wiecie, jak nas piecze? Właśnie ta naleśnikarka jest o tyle fajna, że nic się nie powinno przekleić. Ale super, pa. Nawet nie trzeba nic robić. O tak, buzia jest idealna. Tak? Także... Zupełnie szybko. Dobre. Żeby te końcówki nie odleciały na mnie, wszystko się wylało. Może przewrócić już serduszka, żeby one się tam... Nie, no ja bym przewrócił serduszka, żeby zostały te ładne czerwone. Yeah. O, trochę się spaliły z drugiej strony. Szybko, szybko, szybko. Szybko. Pali się, pali się. O nie, nie, nie. W ogóle jak przewracałaś serduszka, to już się smażyło, a teraz to będzie super. Szybko, szybko. Śmierdzi już. Zmniejszam ogień. Może wyłącz to na razie. Dawaj, tak. Dawaj, zmniejszyłem ogień. Dobra, no. jest buźka już. Dobra, dawaj, przerzucaj go. Jeszcze oko mu wypadnie. Ale spalony. Oczy dobrze, oczy zajebiście ci jeszcze, no. Dobra, teraz robimy normalnie, ja wam pokażę, jak to się robi. A, super, pani właśnie zaczęła odkurzać. Muszę się zatrzymać. O, nie! W połowie, bo tu będzie ten. No, złą stronę zrobiłem, dolara! No. Fajne mamy butelki tym razem, można mega cienko zrobić. Szybko wypełnienie! Przepraszam za odkurzacz, jeśli jest. Jeśli nie słyszycie, to dobrze. Dobra, teraz tak. Ej, dobre to wyszło. Cyk. Nie! Ziomek! Gdzie z tymi brwiami wyjeżdżasz? Ale byłby! Byłby! Widzisz, są te dolary jednak. Ale patrz, u mnie jest przynajmniej kolor tych serduszek. A gdzie jest moje zielone? Trzeba, zaraz będzie. Nie! Lepiej by było z tej strony. Kurde! O Jezu! Weź, daj spokój, gościu. O nie, biedne naleśniki, co się dzieje? No dobra, to był testowy, spokojnie. Taki żarcik. Dobra, teraz robimy razem, w tym samym czasie, po prostu po połowie. Ja będę robić ziomeczka tańczącego, Kinga będzie robić dziewczynę, panienkę. Nie, ty chciałaś ziomka robić, nie? Tak, czy jak? Dobra, to ja zrobię kobietę z tym. I dobra, co, lecimy? Kto pierwszy i kto lepszy? Dobra, 3, 2, 1. Laska ma włosy. Ej, ta ręka dobrze. Nie, żartowałem. Poszło bardzo źle. Kurde, on skończyłaś? Ma też, ciemniejsze ma te włosy. Tak? Nice! Ale zajęliście!
Mój to taki przystojnie wyszedł. Dobry. Lepiej wyglądają... Ej, a twoja też jest nie... O, ja cię nie wiedziałam, że dobrze ta sukienka wyjdzie. No, ale to buta ma trochę... chyba rozmiar, nie wiem, 12. Już się nie przypaliły. Nice. To... Ulal. A, mu się jednak rynka odpadła. A moja babka w połowie, ale dobra, nic nie widzieli się. O, właśnie, może tutaj się posknęli. Szybko, ratunek. Chirurdzy, Kingastiu. Ej, patrz, moja jeszcze ma te oczy tutaj. Ale ma smutną minkę, zobacz. No właśnie, nic to nie wiem, tego nie rysowałem, nie wiem. Dawaj, przerzucaj. No nie, boję się, że jeszcze nie. No nie spadnie, no, nie wiem. Szybko. A nie, w sumie jest dobry. Możecie dać znać, jakie wyszło lepiej, czy... No nie wiem, ja wiem, że... Wydaje mi się, nie wiem, podoba mi się ta sukienka, fajnie no, co wyszło. To ci przyznam, że... Ale patrz, jak fajnie tam wyglądają. Że ta sukienka to ci naprawdę, naprawdę wyszła. Ale ja sama też jestem z siebie zadowolona. No, to jest dobre, powiem ci, że nie wygląda tak źle. Teraz będziemy mieć... Gąsieniczkę. Gąsieniczkę. Kinga zacznie, zobaczymy, jakiej wyjdzie gąsienica. Okej. I potem ja będę robił. O nie, nie wyszła tak, jak chciała. No, proszę państwo. Widać, jak to wszystko się skończyło w dzisiejszy dzień. Ja mam w głowie moją, ona jest zajebista, ja wiem, że będzie zajebista. Nie trochę nie wierzę. Tyle? Jeszcze coś dodać. Bo ma nóżki. No tak, to można z niebieskiego zrobić. Kółka. To wygląda jak czołg normalnie. Ej, nie śmiej się, bo to jest, patrz, on ma taki... Ale pamiętaj, żeby go przerzucać. O nie, to miało być tu, a tu jest tu! Moje... Da się uratować. Uratowałem. Dawaj szybko. Moje gąsieniczko, żyj! Kurde! Weź to, ja ci to zrobię. Ale gorące jest. No, no to już jest okej. Stracił oko. Ale można go... Ej, te nogi fajnie wyszły. No. No nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej, a nie jest taki zły. No ale teraz ci pokażę, jak się robi. Zacznę od oczka. Zostawię mu nawet oczko, żeby widział. Będzie miał antenki. Antenki. Będzie gdzieś tu mniej więcej ma nogę. Głowę ty zrobiłaś żółtą, nie? Tak. Zastanawiam się, bo ta głowa jest ciemniejsza. Ja chyba zrobię ją w tym kolorze. Będzie ciekawiej. On ma taką małą buźkę. Dobre były z plastyki? Nie wiem. No, coś tam robiłem czasami, a co? Nie, tak się pytam. Chyba jest git. No! Kurde, kozak. Yeah! Myślę, to patrz, jest tak jak chciałem! Nie jest najgorzej. Ale mój wyszedł smuklej. Chudszy? Tak. No trochę. Dobra, na ostatnie, bo czasu nie ma, bo musimy działać, musimy działać. Ostatnie mamy dwie wysepki, emoji z wysepek. Czemu? No bo jest zima, stwierdziliśmy, że możemy chociaż sobie sobie nadzieję na jakieś ten. Będziemy robić w tym samym czasie. To ja zrobię z palmami, a Kinga zrobi drugie. Widzicie, jakie będziemy robić tutaj na dole. 3, 2, 1, stop. Oj, oj, oj. Co to jest? O kurde. Ale kurde, nie tak nie chciałam, ja nie chciałam tak. No nie wygląda za bardzo parasolkowy, powiem ci szczerze. To nie jest parasol, to wygląda jak... Dobra, więc dzięki za oglądanie. Dobra, więc tak wyszły, tu jest moje, tu jest Kingi. No, nie wiem. Duża paracolka, powiedzmy. Dużo osób się zmieści. Dużo się osób zmieści na tą małą wysepkę. Jeśli wam się odcinek podobał, to było na tyle. Napiszcie, kto wygrał według was w komentarzach. A my ewentualnie się widzimy w następnym odcinku, bądź u Kingi. Odcinku, gdzie sprawdzamy, co jest właśnie w pudełku, bo też to nagraliśmy, więc możecie przejść i zobaczyć u niej właśnie ten film. Tyle, dzięki za oglądanie. Ekipa, łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, włączcie dzwonek i widzimy się w następnym odcinku. Piąteczka, juhu.